Jak zwykle Daxter ma pod górkę, nie? Dobrze mu tak. Ale nie, no dobra, ogólnie no to co chciałem powiedzieć, kurde, ten Marto dosłownie jest jakiś psychol. Co on w ogóle za system tutaj zainstalował? What the fuck? No i mamy Warp Gate, dzięki któremu dostaniemy się do nas z powrotem. W zasadzie tutaj do wina żeśmy się dostali, ale no. Oj, chyba mamy misję Co ja gadam? Czemu mi się te symbole mylą? Nie, nie mamy misji Ukru. Mamy teraz misję Utorna, do której trzeba się dostać. I my to też uczynimy zatem. Proszę mi dać pojazd dwusiedzeniowy. Mam dziwne wrażenie, że to jest ta misja, o której w sumie rozmyślałem przechodząc tamten poziom. Czyli Dick. A mianowicie jest to misja z tymi robotami nieszczęsnymi. Mam taką dziwne wrażenie. Aczkolwiek mylić się zawsze i mogę. Albo to będzie misja z Hellcatami, czyli z pojazdami Metalheadów. Jedna z tych. Albo będą ogromne roboty, które miały tam jakąś swoją nazwę, nie pamiętam już jaka. Albo Hellcaty to będą. Jedno z tych. Bo nic innego na mapie się nie pokazuje, co uświadcza nas w tym, że jednak robimy wszystko jak najbardziej dobrze. Zobaczmy, co ten Torn ma dla nas ciekawego do przeszykowania. Chyba że to nie będzie misja od Torna. Bo może być od kogoś innego. Pamiętajcie. Ale widzę Torna, więc od niego. The Baron's coming down pretty hard. Whatever you've been doing, you've really upset him. I'm just getting started. He's brought in new Crimson Guard Hellcat cruisers, making the streets dangerous for the underground. We've already lost 5 men this week. Your men should be able to take care of themselves. But I wouldn't mind taking out a few cruisers, if that's what you're getting at. Never part of a bigger cause, eh, Jack? Fine. I'll take your help any way I can get it. Bring down all 5 Hellcat cruisers. That should send the Baron a message. Aj, dobrze myślałem, to są Hellcaty. To jest posrana misja. To od razu wam mogę już zagwarantować, to jest posrana misja. Po pierwsze, ze względu na to, że kiedy zaatakujemy Hellcaty, to Crimson Guardowie oczywiście się na nas wkurzają i zaczynają nas atakować, to jest raz. Dwa, rekomendowane tutaj jest przechodzenie tej misji pojazdem dwusiedzeniowym, więc trzeba będzie teraz z tego zoomera przesiąść się na jakiś dwusiedzeniowy pojazd. Za dzieciaka nienawidziłem tej misji jak cholera. Najgorsza, jedna chyba z gorszych misji. Nie powiem, że najgorsza, bo są gorsze. Uwierzcie mi. Więc teraz szukajmy tych zasranych Hellcatów. Czułem to. Czułem po prostu to, że to będzie ta misja teraz. Mamy już zasranego Hellcata. I rekomendowane jest tutaj miano tego. Vulcan Fury. Kurde, szybciej! Dawaj do pojazdu! Co ty, Jack, odwalasz najlepszego? Już przed tobą ucieka. Z tego co wiem, to chyba jak ucieknie na jakiś dystans ten Hellcat, to jest możliwość, że możemy po prostu mieć mission fail. Mi się oczywiście tak nigdy nie zdarzyło, ale słyszałem o takich przypadkach. Kurwa, te metalheady też kurde się... Ja pierdzielę. Te metalheady też kurde nie... Jezu, jakie metalheady! Crimson Guardowie, co mi się dzisiaj tak myli? Zapamiętaj, Crimson Guardowie. Oni też nie ułatwiają kurde roboty, bo oni wjeżdżają w ciebie, robią w twoją stronę czołówkę, no nie? I to jest też przesrane. I sorry za wulgaryzm, w razie co. Ale po prostu już nie wytrzymałem. Normalnie psycha siada. Psycha... Co oni najlepszego odwalają? No i powiedzcie, czy to nie są debile po prostu. Ci Crimson Guardowie.
Oni tak bardzo chcą tego Jacka aresztować, że oni normalnie wjeżdżają, kurde, czołówki robią, no weźcie się. Klękajcie narody po prostu, no klękajcie narody. Co tu się odwala najlepszego? Weź tutaj, człowieku, rób misję na spokojnie. Nie, bo oni zaraz ci czołówki robią. Dlatego ta misja jest posrana. Nie lubię jej strasznie. Hejce, gardzę tą misją. No i przy okazji wszystko od zera, no bo czemu by nie? Bo oczywiście Crimson Guardowie to są debile. I ciągle te metalheady, kurde, ja się już uzależniłem od metalheadów, no nie? Dobra, dawaj mi szybko pojazd dwusiedzeniowy, bo tym gównem nie mam zamiaru jechać. W sumie i tak bym musiał ich zaalarmować, więc wszystko jedno teraz. Jedziemy do najbliższego, kurde, Hellcata. W zasadzie to dobra, cięcie robię, dopóki nie zniszczę tych... jak będzie, nie wiem, licznik dwóch co najmniej Hellcatów, to wtedy się z wami będę widział. No tak to myślę, że nie ma sensu. Więc cięcie. Ale ci Crimson Guardowie to są debile do entej potęgi, nie? Jeszcze, kurde, czołówkę znowu chcą ze mną robić. Dobra, mamy dwa Hellcaty jeszcze do zniszczenia. Powinny być one blisko siebie. Tak ja przynajmniej wywnioskowałem. Bo wiecie, wnioski można też brać znikąd, tak na dobrą sprawę. Ja na przykład biorę wnioski znikąd i widzę, że są blisko siebie, więc teraz trzeba się ich pozbyć. Nie wniosków, tylko Hellcatów. I ostatni jest tutaj. Widzę na mapie. Widzę, jak on tam popierdziela. Zaraz go dogonimy. Bezpieczniej byłoby oczywiście się przesiąść, ale ja nie chcę działać w na takich zasadach. Ale dobra, w tym wypadku już to zrobię. Bo dymie. Chodź tutaj, Hellcat. No i teraz tylko została nam chatka Onin i Pekera. No i w zasadzie to tyle. Misja jest ogarnięta, Torn jest oczywiście zadowolony, że się udało, więc zobaczymy, co teraz Onin i Peker będą mieli nam do powiedzenia. Jedna z gorszych misji zrobiona, jak nie najgorszych. Serio. Misja z Hellcatami to jest po prostu gówno. Zsie bardzo ta misja. I to bardzo zsie. Expecting that little boy to save us is folly. At his age, he's no match for the metalhead leader. Oh, Jack. We were just talking about Samos's plan. Onan says your voice sounds very familiar. I'll bet you two golden oldies go way, way back, huh? Onan needs you to prove yourself, Jack. You've shown your brass and your brawn. Now you must show your brains as well. Frankly, I think she's pushing it. But I'm not the boss. Beat this test and the third piece to the seal will be revealed. Okay. Go. Więc teraz robimy teścik, który jest bardzo łatwy. Polega on na twoich refleksach, ponieważ będziemy musieli tutaj symbole odpowiednio ogarnąć. I jeżeli będziemy szybko tutaj wciskać przyciski, no to oczywiście jesteśmy w stanie dużo punktów zgarnąć. Aha!
I kiedy zły przycisk wciśniecie, czyli przykładowo, jeżeli będziecie widzieli tutaj, nie wiem, no dajmy na to trójkąt X, kółko i wciśniecie select lub, nie wiem, R3 lub L3, to oczywiście jest wam to liczone, jakbyście stracili punkt. I to jest challenge, który jest bardzo łatwy. Ja jakoś nigdy z nim problemu jakiegoś zbytnio nie miałem. Może kiedyś na jednym streamie, jak grałem jak jakiś pijak, no to wtedy mogłem mieć wtedy lekki problem, ale tak to powiedzmy, że jesteście w stanie to dosyć szybko ogarnąć. A, i ten test z symbolami powraca również w Jacku Trójce, więc bądźcie na to przygotowani, że w Jacku Trójce to od was nie ucieknie. I mamy tylko tutaj te 400 punktów do zebrania. Za dzieciaka w zasadzie to zaliczyłem to zwykle za trzecim razem. No, i się udało. Behold, the seal of Mar is now complete. Onen says the three artifacts you retrieved from the mountain temple are relics from an ancient light tower. Old songs tell how this light tower once shined down on the actual site of Mar's tomb. I sing one of these songs for you. From the mists of time, Mar's light would shine. Oh, there, Iron Lungs. Just tell us what we need to do. Cretans with no taste, huh? Pugh! You must take the three artifacts to Mar's gate. Only then will the light tower rise and reveal the tomb. Please advise. Suspect's description. Więc może teraz wam wyjaśnię, o co chodziło w całej cutscence, a nie w tym, co mieliśmy tutaj. Więc udało nam się skompletować wszystkie części pieczęci Mara, wszystkie te artefakty, żeby utworzyć pieczęć Mara. I kiedy żeśmy weszli, to Onin i Peker rozmawiali z Korem. I co mogliśmy dostrzec? Otóż mogliśmy dostrzec to, że Onin bardzo wyczuła negatywną energię od Kora. Mało tego, Peker przetłumaczył oczywiście to co Onin pokazała gestykulując. I okazuje się, że ten głos Kora skądś jest znany. Ale dobra, spekulacje na bok. Oczywiście ci co wiedzą, to proszę nie spoilerować. Bo jak wiecie, jest to serwowane nagrodą w postaci bana. No i teraz udało nam się skompletować pieczęć Mara i musimy iść teraz do bramy, która była od początku zablokowana, kiedy byliśmy po raz pierwszy w Mountain Temple. To, wiecie, ta brama po prawej stronie, która była zamknięta. I teraz ona będzie otwarta, ponieważ tam jest Light Tower. Przynajmniej z tego, co tam Peker przetłumaczył. I tam mamy miejsce, gdzie będziemy mogli tą pieczęć Mara zainstalować. Więc na co my jeszcze czekamy, moi drodzy? Szkoda tylko, że to miejsce to jest zgloryfikowana cutscenka. Oh well, naprawdę wielka szkoda. Bo fajnie byłoby po prostu zwiedzić to miejsce, zresztą sami zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Ale to miejsce, które się teraz tam świeci, wskaże nam, gdzie jest grobowiec Mara. I po tym, jak tutaj wejdziemy, rozpoczniemy wielki finał aktu drugiego. Dzięki czemu zaczniemy już sobie od przyszłej sesji akt trzeci. Może nawet początek aktu trzeciego sobie tutaj ogarniemy. Siemanko, Metalheady, yo, co tam u was? No, brama, która była zamknięta, już jest teraz otwarta. I proszę bardzo.
Widać, że Mar jest fanem jetboardu, ponieważ no żeby jetboard tutaj instalować do takiej drogi. No, i to jest to miejsce, moi drodzy. Czas na cutscenkę. W zasadzie to już czas na cutscenkę. Już! Powiedziałem! I w taki oto sposób właśnie... Well, I'll be a monkhouse uncle. The light tower actually does exist. The beam of light is shining somewhere in the city. The tomb of Mar was right under our noses all along. And thanks to me, you found it. I właśnie dzięki temu udało nam się odkryć lokalizację grobowca Mara. Jest mi bardzo przykro, że twórcy tutaj postanowili zrobić z tego cutscenkę, bo fajnie byłoby, gdybyśmy to my instalowali te, powiedzmy, artefakty, które spowodowały właśnie coś takiego. Swoją drogą. Marnotrawstwo Dark Jacka oczywiście. Bo nie ten przycisk chciałem. Ale niestety nie widzę, kurde, jakim przyciskiem mógłbym zrobić przybliżenie. No dobra, never mind. Najwyżej stracę Dark Jacka, trudno się mówi. Dobra. Co chciałem powiedzieć? Oni oczywiście tutaj z Pekerem nam dziękują za to, że żeśmy to ogarnęli. I teraz idziemy właśnie na finał aktu drugiego. I... powiem wam szczerze, lokacja, którą tutaj widzimy, bardzo mi przypomina Forbidden Jungle z Jacka jedynki. Skoro jesteśmy już w tej przeszłości. Bo... o, tutaj mogę sobie przybliżyć. Ponieważ spójrzcie na to. Widzicie to lusterko? To tam u góry? To lusterko przecież w Jacku jedynce pozwalało zasilić wioskę zielonym eko. Dzięki czemu burmistrz mógł wygrać te całe, powiedzmy, wybory. Więc... mam taką teorię, że to jest właśnie Forbidden Jungle. Z kolei Pumping Station to jest Sentinel Beach, a Haven City no to jest... ten, Sandover Village. Tak więc mam taką właśnie teorię. Być może prawdziwą, być może nie. To już musicie sami ocenić. Ja przynajmniej mam taką teorię, wy możecie mieć zupełnie inną. Ja tam nie będę, że tak powiem... aj, złą drogę wybrałem, moi drodzy, bo nie tędy droga. Tędy droga jest do wyjścia. Teraz. Widzicie? Nie pomyślałem, kurde. O, tutaj mamy wyjście już. Kurde, nie pomyślałem. Mogłem to bardziej przemyśleć. Ale dobra, tam trudno. Nie będę wchodził w takie, powiedzmy, pierdoły. No, każdy ma prawo się pomylić. Dobra, gdzie tu mamy pojazd jakiś, żeby dostać się do tego nieszczęsnego grobowca? A tu mamy pojazd. Wsiadamy i jedziemy z koksem. Widzicie tę trupią czaszkę na minimapce? To jest właśnie grobowiec Mara, do którego się teraz udamy. Jest glitch, który pozwoli ci przedostać się do grobowca Mara, nawet nie przechodząc do finału aktu drugiego, bo możesz to nawet na początku gry zrobić. Jak potrafisz operować zoomera oraz glitchować grę. Ja niestety nie będę tego za bardzo tłumaczył, dlatego że jestem kiepski w tłumaczeniu takich glitchy. Polecam wam, nie wiem, albo let's play gamera, bo gamer to lepiej to
przetłumaczył niż ja. Albo po prostu wpisać sobie na YouTubie Jack 2 glitch z grobowcem Mara, albo Tomb of Mar. Tomb of Mar. No i teraz idziemy sobie. Zobaczymy, co ciekawego w tym grobowcu będzie na nas czekać.